Kod na grę otrzymałem od Cenega Polska i nie stanowi on gratyfikacji za tą recenzję. Wszystkie opinie należą do mnie i opierają się na godzinach gameplayu. Sonic to bohater, do którego mam wielki sentyment. Nie to, że jestem jakimś wielkim jego fanem, nie. Lubię po prostu postać. Jakość gier z Soniciem to jednak sinusoida. Choć uważam, że po dwóch częściach Sonic Adventure na Dreamcasta nic ciekawego z niebieskim jeżem nie powstało, choć w sumie do udanych zaliczyłbym jeszcze Sonic Generations. Tak czy tak, długo nic ciekawego nie powstało aż do teraz. Ale jest jedno wielkie ale. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Sonic Frontiers. Zapraszam. Sonic znowu wplątał się w tarapaty. Został przeniesiony do dziwnego świata, a wraz z nim jego przyjaciele oraz Eggman, czy też doktor Robotnik, jak kto woli. Świat jest zamieszkany przez przedziwne istoty i jest też przy okazji idealnym lunaparkiem dla ponaddźwiękowego jeża. Historia jak to historia, nie jest tam jakaś wymyślna. Ponownie czai się zło, zbieramy szmaragdy chaosu, ponownie musimy uratować świat. Słowem sztampa, która tylko mniej więcej nakreśla dlaczego, po co i gdzie biegamy. Choć pewnie dla wytrawnych znawców Sonika ma ona większą wartość niż dla mnie. Sonic Frontiers to ciekawy eksperyment. Gra została przygotowana jako Sonic z otwartym światem i o dziwo sprawdza się to rewelacyjnie. Mamy ogromne otwarte mapy upstrzone dziesiątkami, jeśli nie setkami, czy nawet tysiącami sprężyn, wyskoczni, szyn, po których nasz bohater może hasać do woli. Celem gry jest zebranie wszystkich szmaragdów z mapy, ale aby tego dokonać, musimy zebrać klucze. Aby zebrać klucze, musimy mieć koła zębate. Aby mieć koła zębate, trzeba pokonywać bossów. Dodatkowo, aby popchnąć fabułę do przodu, zbieramy jeszcze na każdej mapie elementy będące pamiątkami po jednym z przyjaciół Sonika. Jeśli mamy ich odpowiednią ilość, będziemy mogli z nimi pogadać i ruszyć całą historię do przodu. Ogólnie brzmi to dość skomplikowanie, ale nie jest. Po prostu musimy zbierać wszystko, co się da. Jak wspomniałem, gra to otwarty świat i czuć tą wolność. Sonic może śmigać przez pola i łączki w dowolnym kierunku. Jeśli jest coś na naszej drodze, jakikolwiek element przyspieszający czy wyrzucający, zacznie się automatycznie sekwencja, gdzie Soniciem miota jak szatan, a my po drodze w zasadzie często nie wiemy co się dzieje, ale zbieramy złote krążki i zazwyczaj jakąś pamiątkę. Gra jest szybka, bardzo szybka. Sam Sonic jest szybki, ale ma jeszcze w zanadrzu turbo, które go jeszcze dodatkowo przyspiesza. Czasami mknięcie na turbo przez jakieś wyskocznie jest po prostu na ślepo, bo nie wiemy co za chwilę będzie. Trzeba błyskawicznie oceniać sytuację i decydować, czy podskoczyć, czy biec po ścianie, czy zrobić coś innego. I przyznam, że jest to niezwykle satysfakcjonujące, gdy mkniemy po szynie z ogromną prędkością, nagle wyskakujemy gdzieś w powietrze, coś tam się zbiera, nawet nie wiadomo co. Kolejne loty przez kółka, dodatkowo jeża przyspieszają, kamera szaleje, słowem jest tak, jak powinno być w Soniku. Kontrolowany chaos, jednak spokojnie. Początkowo ciężko się to ogarnia, ale z czasem wejdzie nam to w krew. Przed nami 6 światów. 3 pierwsze przenoszą nas do bardziej tematycznych terenów jak pustynia czy tereny wulkaniczne. 4 świat to taka krótka przebieżka, gdzie musimy wyłączyć 6 wież. 5 świat to w zasadzie taki sam jak pierwszy, tylko więcej drzew. Mapy zostały fajnie przygotowane, ale gra od początku jest potężnie depresyjna. Lokacje przypominają miejscówki z Death Stranding. Pada deszcz, jest szaro, ponuro i posępnie. Trochę to przybijające. Co prawda wraz z progresem pogoda się złagodzi, wyjdzie słońce, ale pierwsze wrażenie jest mocno nieciekawe. Całe szczęście cała gra taka nie jest. W specjalnych świątyniach odpalamy te bardziej klasyczne poziomy od Sonika, niebywale szybkie, gdzie naszym zadaniem jest przejść najlepiej całą mapkę w przeciągu minuty. Tam czuć klimat tego klasycznego Sonika. Te wyzwania są całkiem niezłe, bo nawiązują do najlepszych znanych mapek serii. Wymagają niezłego skilla i kilku, jeśli nie kilkunastu prób, aby zaliczyć wszystko na najwyższą rangę, ale są też niezwykle satysfakcjonujące. Za wykonaną taką mapkę dostajemy specjalne klucze, które będą potrzebne do otworzenia maszyn zawierających szmaragdy chaosu. W zależności od naszego skilla za jedną klasyczną przebieżkę możemy dostać do maksymalnie 4 kluczy, ale spokojnie. Jeśli masz drewniane łapy, można to obejść bez stresu. Obok zbierania różnorakiego badziewia mamy też coś w rodzaju zagadek, choć słowo zagadka to zdecydowanie na wyrost. Są to pewnego rodzaju wyzwania, dzięki którym odkrywa się kawałek mapy. Zadania są niestety przeraźliwie prostackie, na przykład dotarcie do w teorii oddalonego punktu mety, na co mamy czas na przykład 80 sekund, a można się tam dostać w 15. I tylko to pokazuje, że gra mocno zmieniła swoje nastawienie z bardzo skillowej gry na bardzo casualową i widać to na każdym kroku. Ja przyznam, że mnie to odpowiadało. Nigdy nie byłem jakimś super wymiataczem Sonika i zawsze mnie irytowało to, że Sonic blokuje się na byle przeszkodzie i znowu musi nabierać tempa. We Frontiers jest inaczej. Nawet jak masz drewniane łapy, będzie progres, choć przyznam, że tutaj trochę przegięli jednak w drugą stronę i jest za łatwo. Twórcy starali się, aby jakoś grę urozmaicić kolejnymi zadaniami, więc mamy czasami wyzwania logiczne, które polegają na oznaczeniu kilku kwadratów, czy innym razem strzał wirtualną piłką do bramki. Choć próby były jak najbardziej słuszne, to niektóre z tych zadań obrażają wręcz inteligencję graczy. Całe szczęście trwają po kilka sekund, więc nie będziemy zbyt długo w nich zamulać. Jednak główny core rozgrywki to śmiganie po tych otwartych mapach. Muszę przyznać, że przygotowanie piaskownicy dla Sonika wyszło spoko. Czasami gra automatycznie przełącza kamerę na widok z boku i śmigamy jak w klasycznym Soniku, innym razem pniemy się wysoko, aby zjechać w szalonym tempie na szynie. Dużo się dzieje w tych momentach i to jest bardzo fajne. Poczucie pędu jest świetne i mamy wrażenie, że Sonic porusza się faktycznie z niesamowitą prędkością. Na naszej drodze sporadycznie stają przeciwnicy. Ich design wzorowany na jakichś robotycznych stworach to dość spora bieda. Walki są dość schematyczne i z czasem, gdy nazbieramy odpowiednich serc i specjalnych niebieskich ziaren, jedna ze spotkanych postaci podbije nam statystyki maksymalnie do 99. Obok siły i mocy również możemy upgrade'ować szybkość, jak i licznik pierścieni. Ten ostatni jest dość istotny, bo w momencie, kiedy zbierzemy ich maksymalną ilość, Sonic wchodzi w jeszcze wyższy tryb i biega jeszcze szybciej, do momentu, aż nie stracimy pierścieni na przykład w walce. Jest też kilka perek, ale ja odblokowałem wszystkie już na drugiej mapie, bo gra dość szczodrze daje expa. Gdy Sonic wskakuje na 99 poziom, wszystkie walki to po prostu żart i w końcu omijałem przeciwników, aby nie tracić na to czasu. Osobny akapit dla bossów, bo to udało się bardzo fajnie. Mamy sub-bossów, których spotkamy normalnie na mapie, ale mamy jeszcze ogromnych tytanów, którzy czekają po ukończeniu danego świata. Pojedynki z nimi są nieźle wyreżyserowane, bo przeciwnicy są ogromni, choć ponownie ich design mocno wieje sandałem. Niemniej same pojedynki ciekawie przygotowano i w zasadzie każdy boss czy sub-boss wymaga innej taktyki. Szkoda tylko, że tych przeciwników jest naprawdę niewiele. Na każdej mapie może 5-6. Co jakiś czas mamy deszcz meteorytów. Jest to szalenie irytujące wydarzenie, które resetuje wszystkich przeciwników na mapie, więc możemy z nimi walczyć od nowa. Podczas deszczu zbieramy też fragmenty meteorytów, za które możemy dostać fioletowe monety. Te wbrew pozorom są dość przydatne. Już wyjaśniam, o co chodzi. Za fioletowe monety możemy łowić ryby. Jest to banalnie prosta minigra, w której zarzucamy kija i możemy wyłowić albo rybę, albo kraba, albo jakieś inne badziewie. Za każdy wyłowiony przedmiot dostajemy specjalne zielone monety, które możemy wymieniać na przykład na brakujące klucze, które służą do otwierania właśnie skarbców ze szmaragdami, serca czy niebieskie ziarna. Niestety jest to banalny sposób na błyskawiczne rozbudowanie Sonika i nawet jeśli nie chcesz grać w klasyczne lokacje, aby zdobyć te klucze, bo masz drewniane ręce, możesz to zrobić tutaj na rybach. Gra pokazuje, że jest znowu totalnie casualowa i pomaga w banalny sposób dopakować Sonika w zasadzie nic nie robiąc. Fioletowych monet w którymś momencie miałem 500, więc mogłem łowić do woli i szybko mój Sonic stał się czad Sonikiem. Ale, no właśnie, ale... Gra poległa na kilku mniejszych elementach, jednym dość poważnym. Jeśli mamy otwarte mapki i biegamy w szalonym tempie, ważne jest to, aby było wiadomo, gdzie biegniemy i tutaj Sonic całkowicie wyłożył się na łopatki. Problemem jest popping obiektów. Czasami dosłownie kilka metrów przed lub nad nami widzimy, jak budują się rampy czy cokolwiek innego. Jest to niezwykle irytujące, gdy biegniesz gdzieś i nie jesteś w stanie zobaczyć, czy tam, gdzie biegniesz, jest coś nowego do odkrycia, bo gra nie załatwia naładowała obiektów. Wierzcie mi, że tutaj jest to niezwykle poważny problem. Przypominał mi się pierwszy Ridge Racer na PSX-a, gdzie trasa rysowała się kawałek przed samochodem i tutaj jest dokładnie to samo. Niestety, ale w grze na nowej generacji konsol takie kwiatki nie powinny mieć miejsca. Nie twierdzę, że poppingu nie powinno być, bo pewnie tego się nie da uniknąć, ale promień, na którym mamy narysowane obiekty, powinien być wielokrotnie większy. Choć brzmi to jak problem do przełknięcia i w sumie tak w końcu jest, bo można się przyzwyczaić, to jednak niesmak pozostaje spory. Również jeśli chodzi o oprawę, też jakoś ta szału nie robi. Lokacje są puste, w sumie ma to sens, bo wiadomo, że musimy poruszać się błyskawicznie, więc nie ma zbyt wielu przeszkód na naszej drodze, ale faktycznie bieda otoczenia przypomina lepsze chwile PlayStation 3. Na pewno oprawa na nikim nie zrobi wrażenia. Mocno negatywnie odbija się ten posępny i depresyjny klimat, przez co lokacje wyglądają jeszcze gorzej niż w rzeczywistości. Gra ma możliwość odpalenia trybu 60 klatek i nie widzę sensu, aby grać inaczej. Tytuł jest za szybki, aby męczyć się w 30 klatkach na sekundę. Gra ma też spolszczenie, ale tylko w formie tekstowej, choć czasami są błędy. Na przykład łowiąc żołędzia, napis pokazuje, że złowiłeś rybę żołędź, czy jakoś tak. Ale to ogólnie są detale. Podsumowując, od czasu Sonic Adventure nie grałem w dobrego Sonika, a Sonic Frontiers faktycznie jest najlepszym Soniciem ostatnich lat, choć konkurencja w serii była w zasadzie żadna. Pomysł na otwarty świat był bardzo dobry, klasyczne lokacje super pomysł, jednak widać, że ta gra jest tak, ze dwie generacje do tyłu. Choć twórcy mieli masę pomysłów na to, jak Soniciem miotać po planszy, po pewnym czasie zaczyna to nudzić i brakuje chęci, aby przejść dalej. Ja Sonic Frontiers musiałem dawkować, bo depresyjny klimat uniemożliwiał mi granie w niego w dłuższych sesjach. Po prostu mnie zaczynało odrzucać, ale wracałem następnego dnia i stwierdzałem, kurde, ale to dobre. Ogólnie seria poszła w dobrą stronę, był na nią niesamowity potencjał, ale nie do końca go wykorzystano. Jednak jeśli lubisz ponaddźwiękowego jeża, to będzie jeden z najlepszych Soniców, w jakie grałeś. A jeżeli jeż jest ci całkowicie obojętny, to lepiej dać sobie spokój. Na zbyt dużo rzeczy trzeba przymknąć oko, przez co Sonic, pomimo szalonej prędkości, kasku z głowy nie zrywa. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a.